Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Pochodzący z Charkowa na Ukrainie Kiril Karabut zwyciężył w rozgrywanych na hali widowiskowo-sportowej w Kępnie zawodach Poland State Workout Battles 3. Była to już trzecia edycja międzynarodowych zawodów i druga rozgrywana przy okazji lata na sportowo. Niestety, z powodu opadów deszczu zawody rozpoczęły się z godzinnym opóźnieniem i nie w parku przy hali widowiskowo-sportowej, a wewnątrz hali. Pochodzący z Ukrainy 17-latek pokonał 16 zawodników z Polski, Czech i Ukrainy. Zawodnicy rywalizowali w trzech rundach, najpierw w parach na zasadzie 1-1, gdzie każdy z zawodników miał dwa 45-sekundowe wyjścia, po których troje sędziów decydowało o przejściu jednego z zawodników do kolejnego etapu. W drugiej rundzie zawodnicy mierzyli się na tych samych zasadach, a pary rozlosowano według tzw. drabinki turniejowej. Do finału przeszło 5 zawodników, po 2 reprezentantów Polski i Ukrainy, a także jeden zawodnik z Czech. W finale zawodnicy występowali na przemian jeden za drugim. Każdy z finalistów miał 3 30-sekundowe wejścia, podczas których musiał pokazać siłę, dynamikę, wytrzymałość i poprawność techniczną wykonywanych figur. Ostatecznie najlepszy okazał się Kiril Karabut. Drugie miejsce zajął ubiegłoroczny zwycięzca Witalij Melnik, a trzeci mistrz Polski Oleg Waszkiewicz. No niestety troszkę pogoda pokrzyżowała nam te plany. Wszystko było przygotowane, miało wyglądać, dać jeszcze fajnie niż wyglądało, ale najważniejsze, że udało się te zawody jednak zorganizować, zawodnicy nie przyjechali na marne, no na pogodę nic niestety nie poradzimy, a co do poziomu zawodników, no to bardzo wysoki poziom, chyba mocniejszy niż rok temu. Coraz większym obszarem, że tak powiem, cieszą się nasze zawody, w sensie pod względem skąd przybywają zawodnicy. Ciągle się to gdzieś tam rozszerza w internecie i tak dalej do innych krajów. Tak więc miejmy nadzieję, że na 4. edycję uda się zebrać jeszcze mocniejszą ekipę. Powiedział nam Darek Choiński ze State Workout Kępno. Pula nagród w sobotnich zawodach wynosiła 6000 zł. Przyznano także nagrodę specjalną dla najmłodszego zawodnika turnieju. Został nim zaledwie 12-letni Dima Papin.